42. Jak gdzieś zagubiłem informacji, nie startujcie jeszcze, dopytamy właściciela. Kilka słów o tym starze. Rok produkcji i informacje. Dzień dobry Państwu. Star 742 z roku 1993 roku. W naszych rękach, prywatnych rękach od 3 lat. Tak jak służył w podziale bojowym, tak utrzymaliśmy tutaj jego stan techniczny. No i tyle na dziś. Powodzenia! Powodzenia życzymy! Strasznemu były przeszkody terenowe, które pozornie wydawały się niemożliwe do pokonania. Nie bał się upałów trzaskających, mrozów, wody i ognia. Służył w obronie kraju, ratował ludzkie życie i zdobywał rajdowe pasy. Wielokrotnie towarzyszył podążającym w marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, a także oglądać go można było podczas wielu uroczystości o charakterze patriotycznym. Ja dopowiem, że kierowca Łukasz Wilczyński to jeden z uczestników wyprawy z tarami dookoła świata. W części tej wyprawy, w przygotowaniach, brał udział, był w Stanach i współpracował z Jurkiem Stecem i Tomkiem Wątorem. Szanowny Pan, dlaczego wyjdę, nie mam piosenek, to ciężarówka, to głosu bałtarek. Jak jeśli brakiem, to ci się szlakiem. Cava.
1-2-1. 1-3-2-4. Ok. I pięknego, zabytkowego pojazdu Star. Dzień dobry Państwu, jesteśmy z legendą Stara w Wąchocku. Cieszymy się bardzo, że Państwo tak licznie przyszliście do nas, do legendy, zobaczyć legendę Stara i niezwykłe pojazdy oraz podziwiać próby terenowe, które będą miały miejsce na dawnym torze prób fabryki samochodów ciężarowych w Starachowicach. A przyjechało pojazdów, jak Państwo widzicie, bardzo dużo. W zlocie legenda Stara uczestniczy 77 ciężarówek, czy pojazdów sklasyfikowanych jako ciężarowe. Oprócz tego samochody osobowe, które będziecie Państwo mieć z drugiej strony rzeki. Pojazdów.